Środa, 29 listopada. Grzegorz Żądło, witam i zapraszam na główne wydanie informacji. Trwa wyjaśnianie okoliczności tragicznego wypadku, do jakiego doszło we wtorek po południu w zakładzie górniczym Sobieski w Jaworznie. Zginęło tam 4 górników. W mieście ogłoszono żałobę. Sprawę badają prokuratura i Okręgowy Urząd Górniczy. Paweł Jędrusik. Do tragedii doszło we wtorek po godzinie 15. Sześcioosobowa załoga górników wykonywała prace związane z udrażnianiem rurociągu podsadzkowego. Prawdopodobnie doszło do przemieszczenia trasy rurociągu, w wyniku czego 6 pracowników zostało poszkodowanych, a 4 z nich, wszyscy to pracownicy Zakładu Górniczego Sobieski, poniosło śmierć. Górnicy, którzy zginęli, mieli 34, 35, 38 i 39 lat. Każdy z nich osierocił od 1 do 4 dzieci. Po tragedii prezydent Jaworzna Paweł Silbert ogłosił w mieście żałobę. Ta żałoba potrwa do 2 grudnia bieżącego roku. W tym czasie prosimy organizatorów wydarzeń, mieszkańców o godne uczczenie pamięci ofiar. Flagi w mieście zostały opuszczone do połowy masztu, a prezydent zaapelował o odwołanie głośnych zabaw i wydarzeń. Przyczyny tragedii wyjaśnia już Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach. Zarządził oględziny miejsca wypadku zbiorowego. Tam się udała cała komisja pod nadzorem pracowników również Wyższego Urzędu Górniczego. Przeprowadzili oględziny, ustalili te rzeczy, które można było zobaczyć już na miejscu zdarzenia. Sprawą zajmuje się także prokuratura okręgowa w Sosnowcu. Wiadomo już, że będzie śledztwo w tej sprawie, ale na razie nie wiadomo, w jakim kierunku będzie prowadzone. Oskarżony o morderstwo 19-latka wyszedł na wolność. Sąd uchylił mu tymczasowy areszt. Głośna sprawa zabójstwa w Katowicach jeszcze się nie zakończyła, ale z aresztu zwolniony został Dariusz N. Pseudokibic GKS-u Katowice stoi na stanowisku, że jest niewinny i w miejscu zbrodni nawet go nie było. Łukasz Kądziołka. Od zabójstwa 19-latka minęło już ponad 7 lat. To była głośna sprawa. Po dwukrotnym dźgnięciu nożem Dominik Koszowski zginął na jednej z głównych ulic Katowic. Policja wytypowała podejrzanego. Dariusz N. ukrywał się przez przeszło rok, a ostatecznie został zatrzymany w Hiszpanii. Pseudokibica zdradził tatuaż związany z GKS-em Katowice. Do aresztu tymczasowego trafił 6 lat temu. Od 2017 roku oskarżony o zabójstwo 19-latka Dariusz N. utrzymywał, że to nie on jest osobą widoczną na nagraniach z kamer na ulicy 3 Maja. Myślę, że to jest to nagranie, które jest w swoim pierwszym zeznaniu. W związku z tym, że sprawa ciągnie się już kilka lat, Sąd Okręgowy w Katowicach zadecydował o wypuszczeniu na wolność Dariusza N. Zażalenie wniosła prokuratura, a sąd drugiej instancji, czyli sąd apelacyjny w Katowicach, w dniu wczorajszym utrzymał decyzję sądu pierwszej instancji. A to dlatego właśnie wpływ na zaakceptowanie rozstrzygnięcia sądu pierwszej instancji miała ta długotrwałość tymczasowego aresztowania stosowanego w tej sprawie, które no, w zasadzie traci już charakter tymczasowości. Jednak sprawa morderstwa z 21 sierpnia 2016 roku nie została zakończona. Dariusz N. nadal jest oskarżonym. Już raz zapadł wyrok skazujący go na 25 lat więzienia, ale został uchylony. Teraz pseudokibic będzie mógł pojawiać się przed sądem wedle własnego uznania. Ale nie musi, chyba że sąd pierwszej instancji go do tego zobowiąże, by uczestniczył w jakichś czynnościach. Obrona jest zadowolona z tego, że Dariusz N. wyszedł na wolność. Jak podkreśla jeden z obrońców oskarżonego, regulują to przepisy międzynarodowe. Przesłanką przedłużenia aresztowania nie może być jedynie grożąca wysoka kara. Sądy polskie, zwłaszcza sądy katowickie, inaczej do tego podchodzą. Uważają, że jest to przesłanka samoistna. Wczoraj sąd w ustnych motywach wprost odwołał się do mojego wystąpienia, powiedział, że Europejska Konwencja obowiązuje. Warunkiem wypuszczenia Dariusza N. było wpłacenie 250 tysięcy złotych kaucji. Poza tym oskarżony ma zakaz opuszczania kraju i dozór policji. Nawet kilka tysięcy złotych mandatu grozi kierowcom, którzy niedostatecznie przygotują swój samochód do jazdy zimą. Chodzi o zalegający na aucie śnieg, który podczas jazdy może stwarzać zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Na baczności powinni się mieć również ci, którzy odśnieżanie zaczynają od uruchomienia silnika samochodu. Fatima Orlińska.
Odśnieżanie samochodu po nocnych opadach zajmuje stosunkowo dużo czasu, a rano wielu ludzi zwykle gdzieś się spieszy. Dlatego część kierowców odśnieżanie auta zostawia wiatrowi, co jednak nie jest dobrym pomysłem. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że może to wiele kosztować. Palce po tym marzną, no ale jakoś daje radę. Trzeba, bo po tym walą mandaty, przyczepiają się do takich rzeczy, no trzeba. Takie są przepisy, trzeba je wykonywać. Nie, bardzo nie, jeszcze ja nie przepadam za zimą, delikatnie mówiąc. Ile wcześniej musi pan z domu wyjść, żeby przygotować samochód do jazdy? No, co najmniej 15. Zależy jak mocno sypie, to trzeba wieczorem ocenić. Co zależności, no. Akurat teraz, no nie wiem, 10 minut tutaj stoję. No, mniej więcej. Trzeba wcześniej wyjść. No trzeba. Za zalegający na samochodzie śnieg grozi mandat w wysokości nawet do 3000 zł. Jak ostrzega policja, pod spadającym śniegiem często kryją się bryły lodu, które mogą uszkodzić jedący obok samochód i przyczynić się do wypadku. Tutaj liczy się życie, zdrowie ludzkie. Taka spadająca bryła śniegu, szczególnie z pojazdów ciężarowych, to naprawdę czasem może stanowić śmiertelne zagrożenie. Odśnieżając samochód, warto zwrócić uwagę na widoczność tablic rejestracyjnych i świateł. Gdy jest niedostateczna, kierowcy grozi mandat do 300 zł w przypadku oświetlenia i 500 zł za tablicę. Co ważne, podczas odśnieżania samochód nie może stać z włączonym silnikiem dłużej niż minutę. Za to też grozi mandat do 3000 zł. Akurat w tej sprawie duże znaczenie ma też ekologia. Jak mówią specjaliści, spaliny zawierają niebezpieczne cząsteczki sadzy o wielkości do 2,5 mikrometrów. Składniki sadzy pochodzącej ze spalania, nie wiem, benzyn czy ropy, które zawierają oprócz tego bardzo dużo toksycznych składników, noksy, tlenki azotu. To wszystko potem zostaje w naszym organizmie. Tym bardziej to zjawisko jest nasilone w sytuacji odpalenia silnika po całej nocy, gdy silnik jest zimny. Służby apelują również o wymianę opony na zimowe, choć przepisy w Polsce takiego obowiązku nie nakładają. Bytom jest kolejnym miastem, które zamierza dofinansowywać leczenie niepłodności metodą in vitro. Taką decyzję podjęli radni podczas ostatniej sesji, choć trzeba przyznać, że jednomyślni nie byli. Paweł Jędrusik. Bytom zamierza finansować program leczenia in vitro w latach 2023-2026. Już w sierpniu bytomscy radni zabezpieczyli na ten cel 650 tysięcy złotych. Z programu przez 3 lata będzie mogło skorzystać 35 par. Bytom dołącza do grupy miast, które prowadzą taki program in vitro i pomagają parom, które jak do tej pory bezskutecznie starały się o potomstwo, i myślę, że to jest bardzo cenna i ważna inicjatywa, szczególnie w czasach, kiedy mamy ogromne kłopoty z przyrostem naturalnym. Program powinien ruszyć w przyszłym roku. Pierwszym krokiem będzie ogłoszenie konkursu na jego wykonawcę. Będzie on dopiero wdrożony po wyłonieniu w drodze konkursu operatora tego programu. Najważniejsze to w tym programie, że dofinansowanie będzie wynosiło do 6 tysięcy złotych, nie więcej niż 80% całej procedury. W trakcie głosowania nad finansowaniem programu in vitro radni nie byli jednomyślni. Za głosowało 15 osób, przeciwko było 8, a jedna osoba się wstrzymała. Ja rozumiem też dramat ludzi, którzy chcą, a nie mogą zajść w ciążę. Ale to nie jest jeden jedyny sposób do tego, ażeby w tę ciążę zajść, bo pamiętajmy o tym, że tutaj też dochodzi kwestia moralna i etyczna, bo tutaj dochodzi do powstania zarodka. W bytomskim programie leczenia in vitro będą mogły wziąć udział pary z Bytomia, które rozliczają w tym mieście podatek dochodowy. Kolejnym warunkiem jest odpowiedni wiek. Kobiety muszą mieć minimalnie 20, a maksymalnie 40 lat. Ruszają przygotowania do wigilijnych spotkań dla osób potrzebujących. Największa wieczerza, jak każdego roku, odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Organizuje ją Fundacja Wolne Miejsce, a spodziewanych jest około 3000 gości. Osobne spotkanie opłatkowe, nieco bardziej kameralne, przygotowuje Szyb Bończyk w Mysłowicach. Zapisy już ruszyły. Fatima Orlińska. Każdego roku pamiętają o tych, o których inni być może już zapomnieli. Ubodzy, schorowani, starsi, młodsi, po prostu samotni. Wszyscy w tym dniu znajdą przy stole wolne miejsce. A tego nie zabraknie, bo do największej wigilii w metropolii dołączyć może ponad 3,5 tysiąca osób. Wielkie przygotowania już ruszyły, a obecnie trwa gromadzenie niezbędnych do przygotowania tradycyjnych potraw produktów.
Dostarczyć do Fundacji Wolne Miejsce może je każdy. Tutaj powstanie 10 tysięcy posiłków wigilijnych. Będą to barsze z łóżkami, będą karpie smażone, kapusty z grochem, różnego rodzaju sałatki. Ciasta będziemy dostawać naszych darczyńców. A no i tu wielki apel do wszystkich, którzy chcą dopomóc. Jeśli ktoś chce jeszcze do tego dołożyć, bo chcemy, aby na stołach oprócz dobrego jedzenia były słodycze, były owoce. Można nam przekazać przed oczywiście wigilią takie produkty. Chcemy też stworzyć paczki. Do pomocy mogą zgłaszać się również wolontariusze, których spotkania w Ministerstwie do Spraw Samotności w Katowicach odbywają się w środę o godzinie 18. Przyjść może każdy, podobnie jak na wigilijną kolację organizowaną dla Mysłowiczan w Szybie-Bończyk. Tam będzie nieco bardziej kameralnie. Szybie-Bończyk w pewnym momencie, jak osiągnął sukces, można powiedzieć komercyjny, postanowiliśmy się dzielić tym sukcesem także z osobami, które na co dzień tu nie mogą być. Właśnie ci, którzy są samotni, no za bardzo na jakąś uroczystość, nie mają się jak do nas wybrać, a ci, co są skromniejsi, no po prostu nie stać ich na wynajęcie tego obiektu. Postanowiliśmy raz, dwa razy w roku, żeby mogli do nas przyjść, zasiąść do stołu i poczuć się jak najlepsi goście na najlepszym bankiecie. Mieszkańcy Mysłowic już mogą zgłaszać chęć swojego uczestnictwa w tej wigilii, dzwoniąc lub osobiście przychodząc do lokalu. Kolacja zostanie przygotowana na ponad 100 osób. Wciąż mogą zgłaszać się wolontariusze do pomocy i darczyńcy. Wigilia dla samotnych zorganizowana zostanie w tym roku również w Pszczynie, która po raz pierwszy dołączyła do Fundacji Wolne Miejsce. Odrębną przygotowuje również Sosnowiec. Warto mieć na uwadze, że nie każdy w potrzebie jest w stanie pokonać barierę wstydu, jednak ich też można wesprzeć. Akcje zakwieszonych obiadów, ale nie tylko obiadów, bo również wiszą nas kawy, herbaty, może być to sama zupa, samo drugie danie. Prowadziliśmy od samego początku i świetnie nam się sprawdza. Często przychodzą osoby, które są zaskoczone tymi naszymi niskimi cenami i chcą jak w jakiś sposób pomóc innym, właśnie decydują się na kupno takich paragonów. Ostatnio była jedna pani, która kupiła za 150 zł takich paragonów, u nas powiesiła. Lista zgłoszeń do Metropolitalnej Wigilii dla Samotnych zostanie otwarta za kilka dni. Taka była środa. Jutro informacje jak zawsze o godzinie 16, 17.45 i 23. Do zobaczenia.